Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony i witam w kolejnym odcinku z Little Goody to Shoes. Moi drodzy, powoli wracamy sobie już do takiego normalnego i spokojnego nagrywanka, gdzie tak naprawdę, no, postaram się wam dawać już normalnie dwa odcinki dziennie. Jeden odcinek dziennie, nie dwa, przepraszam, pomyłka. Nie no, z dwoma to bym sobie nie dał rady. Ogólnie, no, postaram się, żeby było tak jak poprzednio, przed tą moją przerwą, przed majem tak naprawdę, bo od maja w sumie zaczęło się troszeczkę pieprzyć na kanale, ale myślę, że teraz postaram się wam delikatnie to wynagrodzić i znów zaczniemy z tymi odcinkami po prostu sobie nadganiać i robić je codziennie. Moi drodzy, no troszeczkę w moim życiu się zmieniło, dlatego też potrzebuję jeszcze od was wrajeczego wsparcia czasowego, że tak powiem, i mogą się zdarzyć dni, w których jeszcze tego odcinka może nie być, ale mam nadzieję, że z zapasem, który sobie teraz zrobię, będzie to występować po prostu coraz rzadziej. Dobra, pamiętam, że mieliśmy dzisiaj sobie iść do lasu, no bo ostatnio sobie suspension całkowicie już zwiększyłem, że tak powiem, więc idziemy pogadać z Rosemaryn. Wiecie co, może jeszcze zanim tam pójdziemy, może zobaczymy, czy jest gdzieś koza. Właśnie, bo my z Flokiem nie gadaliśmy już dawno. Co ja robię rozmawiając z kozłem? Czyli tylko tyle. No dobra. Czyli tutaj z nim rozmowy zbytnio nie było. Ale wiecie co, ja się przejdę tutaj jeszcze w okolice. Przejdę się jeszcze w okolice, bo być może coś jednak znajdę. Być może jednak ten backtracking nie jest taki zły, ale chyba jednak nie. Chyba jednak tu nic nie ma. Dobra, no to idziemy grać z Rosemaryn. No i chyba to jest czas, żeby w końcu wyruszyć do lasu. Do lasu, do naszej... O, chciałem powiedzieć kochanej wiedźmy. Wyglądasz na zdenerwowaną, Elise. Co, ponieważ jestem Rosemaryn. Możemy o tym porozmawiać. Mogę spróbować i... Nie, wszystko w porządku. Nie chcę zbytnio o tym myśleć, o tym wszystkim. Chodźmy, Rosemaryn. W porządku. No to idziemy. Trzymaj się blisko mnie, Rosemaryn. Pan Bóg wie, co znajdziemy. Ciągle nie powiedziałaś mi o ostatniej nocy. Cokolwiek się stanie, Rosemaryn, obiecaj mi, że będziesz blisko mnie. Oczywiście, Elise. Czy wszystko w porządku? Chodź, idziemy. No dobra. Party talk. O, możemy rozmawiać. Rosemaryn, ja... Może najlepiej będzie, jeśli zostaniesz w domu. Mogę, ale... To niebezpieczne, Rosemaryn. Ta wrona zaatakowała mnie wcześniej, a ja... Tym bardziej mam powód, aby iść z tobą, czyż nie? Mówię poważnie, Rosemaryn. Ja również, Elise. Okej. Ale obiecaj mi. Tak, wiem. Będę się trzymać blisko ciebie. Na litość boską. Dobra. No to tak. Po pierwsze, zapiszmy sobie tutaj grę. Zobaczycie w ogóle, kiedy sobie to nagrywam. 28, a dzisiaj jest 11, więc znów spora przerwa. No ale mówię już, tym razem naprawdę postaram się jak najwięcej z wami tutaj tej rozgrywki spędzić. Dobra, tylko tak. Pierwsze pytanie jest takie. Gdzie mamy w ogóle iść? Znajdź swoją drogę do lasu. Czy my tutaj mamy gdzieś pokazane, jak to wszystko wygląda? Scroll up, scroll down. Navigate. Zoom jest pod kwadratem. Pod X-em, przepraszam. Dobra, woodsy są tu na dole. Woodland. No okej. W takim razie idziemy. W takim razie idziemy. Widzę, że to jest w ogóle na południu.
To jest w ogóle na południu. Miałem sprawdzić jeszcze, czy da się to jakoś zmienić, czy ta opcja, którą my tutaj odwaliliśmy, czy to jest jedyną opcją i czy to jest w ogóle, wiecie, tak, że my możemy jednak ten suspicion sobie zmniejszyć. O, to jest tu, gdzie się wszystko wydarzyło, Rosmarin. Liz, spójrz! To są podkowy. Tak, jest ich tak wiele. A nie było ich wcześniej, Rosmarin. To nie ma żadnego sensu. A są również porozrzucone pióra. Czy to wszystkie pióra tych wron, które wcześniej widziałaś? Nie wiem, co o tym myśleć, Rosmarin. No, Cielis. W sumie nie mamy innego wyjścia, jak tylko zobaczyć sami, co się wydarzy. Poczekaj, Rosmarin. Rosmarin? Rosmarin. Głupia dziewczyna. Musiała się zgubić całkiem sama. Rosmarin. Biegnij za Rosmarin. Zaraz. Nie będziemy aż tak biegnąć. Musimy jakoś się rozejrzeć, czy tu nic nie ma. No bo coś mi się wydaje, że my troszeczkę za bardzo właśnie z tą grą wyszarżowaliśmy do przodu. Być może dało się to lepiej wszystko ogarnąć, lepiej te postacie poznać. Zobaczymy w ogóle, co nasza postać powie, jak będziemy chcieli wrócić do góry. Muszę znaleźć Rosmarin. Aha, czyli się nie da. No dobra, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Idziemy dalej. No i mamy noc. A raczej koszmar. Okej. I tu się dzieje cyrk. Gdybym nawet nie wiedział, że to jest winda. W ogóle jakiś koloseum. Wow. Rosmarin. A gdzieś poszła w imię Boga? Matko Bosko, to młotki widzimy skincie. No najlepiej, żebym kontynuowała tam, gdzie byłam. Nie ma już odwrotu. No właśnie, a zobaczcie, że... Czy my się gdzieś teleportujemy? Czy ten świat to jest tylko i wyłącznie nasze wyobraźnia? Biegać nie możemy. O. O, miła niespodzianka. Jak miło, że tutaj jesteś, panienko. Myślałam, że to wy byliście tymi, którzy mnie tutaj zaprosili. Nie każda dziewczyna, która dostaje te buty, kończy tutaj. To były również jakieś inne? Nie jesteś specjalna. Właśnie, czyli były inne osoby, które miały te buty. Wiecie, zaraz się przejdę do góry, bo być może ominąłem tu jedną bronę. Tak. Nie twoja wina. Co nie jest moją broną? Nie jesteśmy tylko drapieżnikami. Jesteśmy także padlinożercami. Przypuszczam, ale co próbujesz mi przez to powiedzieć? Really dead? Już martwi. O, ten koń był już martwy, dziewczyno. Ona na nim jeździła. Ty nie masz na myśli... A, uczta dla nas.
Czyli co? Wiedźma jeździła na tych koniach? Znaczy na tym koniu? Ona go tak urzekła? Kurde. Już mogę biegać, dobrze. Patrzę, które wrony mają cokolwiek... O, tam ma coś do powiedzenia. O, goście, goście, odwiedzający może bardziej. No, czy wy zawsze musicie mówić to samo dwa razy? Dwa razy, dwa razy. Ach, mam już dość was, wynędzne ptaki. O, nie jesteśmy nędzne. Ty jesteś nędzna. Czemu ty? Twitch, Twitch, Twitch. Jest Rosmarin. Rosmarin. Co żeś sobie myślała, oddalając się tak? Przepraszam. Mówiłam ci, żebyś trzymała się blisko mnie. A, troszeczkę się rozproszyłam. To wszystko. To nie jest miejsce czy czas, żeby być rozproszoną, Rosmarin. Nie wiemy, co może być w tych lasach. Patrzcie na jej oczy. O, chodź już. Nie możemy siedzieć tutaj całą noc. Zobaczcie na jej oczy, kurde. A, to jest takie dziwne miejsce. Jest również inne niż ostatniej nocy również. Co to znaczyło influence? Teraz sobie sprawdzę, poczekajcie chwilę. Jak zwykle Shiro. Shiro musi się... Musi się podeprzeć czymś. Czekajcie. Influence. Gdzie jest ten głupi tłumacz? Gdzie jest ten głupi tłumacz? Ich wpływ jest dość zauważalny, prawda? Jaki wpływ? Jego? Ach, oczywiście. Kogo innego? Tak myślałam. O, nie możemy się nie dostać w niektóre miejsca. Nie musicie mi czasem wybaczyć, bo ja naprawdę nie jestem przyzwyczajony nadal do takiego tłumaczenia online. Jest to dla mnie dosyć ciężkie, w szczególności, że wiecie, to tak naprawdę też zajmuje głowę, nie? Oprócz tego, co chcecie powiedzieć, również musicie mniej więcej pamiętać to tłumaczenie. No wiadomo, że niektórych słów się nie pamięta. I tak to czasami bywa. Zresztą ja wam dziękuję ślicznie, że mnie tak poprawiacie mniej więcej w tych komentarzach i że pomagacie mi z tym tłumaczeniem. Być może kiedyś nadejdzie czas i pora, że nasze tłumaczenia będą troszeczkę w innym stylu. Na przykład, że będziecie mi pomagać w tym tłumaczeniu, że będę tylko i wyłącznie czytał po angielsku, a wy pomożecie mi zrobić tłumaczenie w napisach YouTube. Brałem zapałki. 5 zapałek. Może być. Może być. Jest to jakaś wrona. O, jest mi wrono. Gdzie tak naprawdę jesteśmy w tej chwili? Nic ci nie powiem. Nic ci nie powiem. Po co ja zawracam sobie w ogóle głowę? To jest królestwo mojego pana. Gdzie indziej moglibyśmy być? O, powiedział to tylko raz. Więc wiesz, gdzie jesteśmy? Nigdy nie powiedziałem, że tego nie wiem, prawda? O, myślę, że nie. Dobra, czyli jest królestwo jego. Wiecie co, może najpierw sobie tam pójdźmy. Tu coś jest. Klau, Boże. Szpon ptaka?
No, wydaje mi się, że czegoś brakuje na samym środku, czyż nie? Tak myślę. Wyłaniając się z ziemi, szpon złotego ptaka, znaczy złoty szpon ptaka stoi nieruchomo. To jest w ogóle jakieś zejście. Niektóre z nich wyglądają, jakby miały gniazda wewnątrz. Kilka dziwnie ukształtowanych, ale starannie rzeźbionych ceramicznych garnków i wazonów spoczywa na ziemi. To pytanie, bo tutaj mamy jeszcze jakieś i tu mamy jeszcze jakieś. Widzę, że to samo jest tutaj. Kilka dziwnie ukształtowanych, ale starannie rzeźbionych ceramicznych garnków i wazonów spoczywa na ziemi. Czyli tutaj nic nie zrobimy. No to samo tu. Dobra, no to tak. Tu mamy jeszcze jakieś zejście. Ale chciałbym nie schodzić na razie tam. Zobaczmy, co jest na środku. Ring of... No właśnie. Nie wiadomo co. Pierścień? O, to jest tej wrony. Co ty powiedziałaś, Rosmarin? Moje oko. O, przyszłaś! Ty przyszłaś! Zobacz, kto to jest! Patrz, kto to jest! Wyprowadziłaś mi również tak wspaniałe towarzystwo! O czym ty bredzisz, ty nędzarzu? Dobrze ci poszło, że tu przyszłaś, dziewczyno. Więc lepiej daj mi to, co obiecałaś, wrono. Co ci obiecał? Znaczy obiecała. Testament. Wy mi tłumaczyliście, co to znaczy ten testament. Kurczę, poczekajcie, ja muszę to zobaczyć, bo wy mi tłumaczyliście, że to nie jest testament stricte. To nie jest stricte testament, tylko to jest, moi drodzy, co innego. Tylko czekajcie. Tora, Dexford, ja wszystko... Nie, czekajcie, wy mi tłumaczyliście o heksie, że będzie to oznaczać klątwę. Nie, przepraszam, pomyłka. No to testament, świadectwo, o. Gdzie jest, Bruno? Przejdź trochę dalej do mojego kraju, dziewczyno. Czemu, ty mały? Nigdy nic o tym nie słyszałam. Pokaż to mi. Co ma ci pokazać, Wrono? Rosmarin? Ej, daj mi z powrotem ten pierścień, ty. Pokaż mi, jak daleko te rubinowe buty mnie... Cię zaprowadzą. Wszystko, czego pragniesz, dziewczyno, to wszystko jest tak bliskie, a zarazem tak daleko. Mogłeś przynajmniej powiedzieć mi swoje imię, Wrono, jeśli masz jakiekolwiek. To sekret. Czemu ty, nieszczęsny ptaku, nie chcesz po prostu mi odpowiedzieć? Dość gadania. Chodź i znajdź mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Zaczekaj. Chodź i znajdź mnie. No, sądzę, że powinniśmy go znaleźć. A zobaczcie, no te oczy rozmienić. Czy ona miała takie zawsze oczy? Co ci się stało, Rosmarin? Jesteś nieswoja. Co masz na myśli? O właśnie, to są jej oczy. Ach, do diabła z tym. Chodźmy znaleźć tego nieszczęsnego ptaka. Dobra, tu się otworzyło przejście. Tylko no właśnie, on nam ten pierścień zabrał, rozumiem, tak? Mamy member talk. Odzyskaj pierścień. Okej. Nie sądzę, abyśmy mogły ufać temu, tej wronie. Dobra, w porządku. Do diaska z tym, Rosmarin.
jesteś sobą, odkąd tutaj przyszłyśmy. Jestem po prostu tylko zdenerwowana troszeczkę. To wszystko. Ja też, ale ty... O, najlepiej, żebyśmy się teraz nie rozpraszały. Być może naprawdę jest tylko zdenerwowana, ale... Jest raczej zimna. Jest taka zimna. Słownie, dobra, ale skoro tak, to tu możemy sprawdzić. O, ta studnia jest dość głęboka, prawda? Nawet nie za bardzo reaguje, prawda? Wąska ceglana studnia sięga głęboko w ziemskie otchłanie, a jej ściany są popękane i zeschnięte. Tu się coś trzęsie, nie wiem czy widzicie. Ja bym, jeżeli możemy, oczywiście się tam przeszedł. No bo tak, to nam się otworzyło, rozumiem. Zapiszmy w ogóle grę. A tu widzę, że się wszystko trzęsie. To chyba nie jest... Nie jest chyba... wina tego jednego drzewa. Dobra, zapiszmy. Idziemy dalej. No kurwa, naprawdę? Zobaczcie, co się tam dzieje. No, musimy wczytać, dobrze napisałem grę. Nie sądziłem naprawdę, że jakiś dziwny ptak nam wyskoczy. No, what the fuck? To jest dziwne. Ja mam w ogóle... Cokolwiek do schilowania się. To jest tylko i wyłącznie jedzenie. Niezbyt. Mamy do sanity, ale nie do leczenia. Dobra, mamy pryzelki do leczenia. Zjedzmy. Co to jest? O, idziesz naprzód wraz z jego zaproszeniem. Co tak naprawdę cię to wszystko w ogóle obchodzi? A, byłam kiedyś w twojej sytuacji. Byłam wyniosła. Wszystko. Och, ale to już nie potrwa długo, prawda? Do czasu? No, twoje oczy są zmuszone do bycia takimi, wiecie, otwartymi. Wtedy zobaczysz. Co to znaczy mimicry? Mimicry. Co to znaczy mimicry? Dajcie sprawdzić, bo nie wiem. Mimika? Że ta mimika nie jest... Że ta ich mimika nie jest bez powodu. Wiem, kiedy się ze mnie naśmiewają. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. W sensie, że ona się naśmiewała. Okej. Dobra, mamy ointment, czyli to jest leczenie, z tego co pamiętam, ale spadło nam sanity. Na szczęście sanity mamy. Ja chyba nie mogę ruszać, jak to się rusza. To jest kurwa dziwne, naprawdę. Tak głupie, ja to ładuję. To jest bez sensu. Nie ma żadnego schematu. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie i kiedy? To jest głupie. Naprawdę na początku myślałem, że to po prostu chodzi o to, żeby się nie ruszać po prostu wtedy, kiedy nie musimy. W sensie, kiedy to się trzęsie. Ale widzę, że nie. Widzę, że po prostu nie możemy dotykać drzew. W żaden, kurde, sposób. Nawet jak się nie ruszamy, to i tak nas mogą trzasnąć. Ale weź tu, nie ruszaj drzew. No kurwa, naprawdę? Jakie to jest głupie! Jakie to jest bez sensu! Kto to wymyślił? Jakie to jest bez sensu, ja pierdzielę.
Ni chujaszka nie wiem. To jest bez sensu. To jest totalnie bez sensu. Nie, chcę załadować grę. Załaduj. Jeszcze raz. To jest naprawdę bez sensu, totalnie. Jak my mamy znaleźć... przejście, bo to jest głupie. No dobra, tu mnie trzaśnie. Tu niby teraz też. Tu wszystkie. Tu dwa. Tu też są. Dobra, rozumiem schemat, ale to jest takie kurwa głupie, że ja pierdzielę. To jest głupie. To jest mega głupie. To nawet nie to chodzi, że to jest trudne, bo to jest głupie. To jest naprawdę mega głupie. No dobra, no i co? Będziemy tutaj siedzieć, jak to widzimy. Tu jest. Tu jest. Nadal jest. Teraz pytanie, czy to zawsze będzie? Chodzi na to, że tak. No kurwa, to naprawdę ciężko przejść. Bez sensu. Daj sobie jakiegoś ptaszka i zadowoleni. Kurwa. Jakie to jest głupie. Przecież to jest naprawdę bez sensu. Totalnie bez sensu. Kto to wymyślił? Nie sądziłem, że zostanę zablokowany przez taką głupotę. Mogę tu przejść faktycznie. Dobra, mamy żołędzie. Co mi to da? Tam jest jakaś wrona. Rozumiem, że ty z nami sobie nie pogadasz. Dobra, co mi ten Acorn daje? 1 HP. Ja to nawet użyję. Dobra. No ale tu też jest, kurwa, tu wszędzie są te dziadygi. Kurwa, nie zauważyłem. Nie sądziłem, że będę przeklinał przez takie grze. Głupie to jest. Dawaj tego ringa. Myślałem, że już nie doczekamy końca. Chodź, Rosmarin. Wydostajmy się stąd. No, nie sądzę, żeby to było takie proste. Hmm? Nie, nieważne. Chodźmy. Ja przyspieszyłem delikatnie. Ring op, nie wiem co. Znalezienie tej wrony będzie raczej ciężkie. To kwestia podążania za jego śladem, powiedziałabym. Które drzewa się nie ruszają, powinny... Te drzewa, które się nie ruszają, powinny prowadzić nas do niego. Wygląda na to, że całkiem sporo wiesz o tym wszystkim. Zazwyczaj wiem dużo na różne tematy, czyż nie? To w ogóle nie wydaje się być w porządku. Nawet nie chcę powiedzieć mojego imienia. No właśnie. Dobra, ale ten ring. To
Ten ring, gdzie on jest? Ring of. Ametystowy złoty pierścień, który wydaje się odblokowywać ścieżkę do Wrony w Barrenlandsach, okej. Okay. Czyli on nic nie daje. Ten pierścień, który znaleźliśmy... czy myślisz, że mógłby tutaj pasować, Rosemary? W końcu ukradł go od nas. No to raczej bystry, czyż nie? Właśnie, nawet złoty kruk, prawda? Jezu. Pasuje. Dobra, winda się pokazała. Możemy wejść, mam 1,5 serca. On będzie zadowolony. On będzie zadowolony. Gdzie jest świadectwo? O, chodź, podejdź bliżej, dziewczyno. Podejdź bliżej. Mam tego dość. Albo powiedz mi, gdzie to znaleźć, albo... Zejdź z mojego widoku, zejdź mi z oczu. O, najlepiej, gdybyś tak do niego nie mówiła w ten sposób. O, wszystkie odpowiedzi, których szukasz, leżą głębiej w tych lasach, dziewczyno. Czy dasz mi ten tender flesh, wrażliwe ciało? Spotkaj się ze mną w polu pszenicy. Pokaż mi swoje postanowienie, swoje świadectwo, takie wiecie, swoje nastawienie. W polu pszenicy? Masz moje słowo, masz moje słowo. Ach, to nędzne ptaszysko bawi się ze mną. Pole pszenicy. Rosmarin? Nic. Po prostu musimy iść za nim. Ona nie jest zdenerwowana. Ona coś ukrywa. No coś naprawdę ukrywa. Myślę, że rozprawię się... zajmę się Rosmarin troszeczkę później. No dobra, ale zobaczcie, że on sobie gdzieś tam ruszył na zachód, a nie w dół. To oznacza, że powinniśmy pójść za nim. To jest w sumie pole pszenicy. No dobra, przejdźmy się i zobaczmy. Możemy? Już zaszłam tak daleko. Jest za późno, żeby się teraz cofać. Muszę przejść dalej. Okidoki. Niech ci będzie. Niech ci będzie. Dobra, zapiszmy sobie grę. Zapiszmy, no weź ptaszku. Save your progress, mam 1,5 serca, to jest cały wuj. Za przeproszeniem, to jest cały wuj. Dobra, idziemy. Idziemy. W takim razie idziemy. I co, jeszcze sobie przejdę tędy, bo pierwsze chciałem... To jest inny ptaszek. Ja sobie i tak tą grę... Czytam spokojnie, tylko patrzę, czy coś mogę tutaj jeszcze ugrać. Nic nie mogę ugrać. Sprawdziłem. Sprawdziłem. Continue, oczywiście. Czy wczyta mnie? Si. Wczyta mnie od poprzedniego save'a. Story event available? Co to był za story event? Przepraszam bardzo. Explore the woodlands, okej. Okay. No to idziemy w dół. Ale ciężki... Ta minigra była dosyć ciężka i dosyć taka... meh. To nie jest mój typ minigier. I zagadek. Dobra, mamy północ i mamy wschód. Mamy kolejne wrony. A, widzę, że przyjęłaś zaproszenie markiza.
Jest dość niegrzeczne, żeby przybywać w takim towarzystwie, jednak... Łom? Do kogo? Ty wiesz kogo? Ty wiesz kogo? Do niego. To, kto... To dla kogo? Dobre towarzystwo jest... Kurwa, nie rozumiem tego. That's who the good company is for. To dla kogo dobre jest, to dla kogo jest dobre towarzystwo, nie jest jego markizem. Dobra, zrozumiałem. Jeszcze nie rozumiem, co ma na myśli ten... Jeszcze nie rozumiem, czym jest ten markizowski nonsens. O czym jest ten markizowski nonsens? Nie nonsens, nie nonsens. Cicho, ty pierzasty szczurze. Ciężkie, naprawdę, gdzieniegdzie są naprawdę bardzo ciężkie słowa. Na przykład tutaj to. O, jak ja nienawidzę was, naiwne owieczki. Podążając za jego błogosławionym słowem w tę bezksiężycową... w ten bezksiężycowy piekielny ogień naszego... Kim ty jesteś? Wszyscy nakarmiliśmy jego chciwość, jedna po drugim. Nasze grzechy zostały ujawnione, przekształcone w widowisko dla niego. Kim jest on? Twoje przeznaczenie jako jednej z nas jest już przypieczętowane, ty głupia dziewczyno. O czym ona na imię pana tak naprawdę lecie? Sanity nam spadnie? Nic nie dostaliśmy. No trudno. Dobra, myślę, że możemy sobie już w tej chwili Sanity delikatnie zwiększyć. Jesteśmy... No prawie całe Sanity mamy. Nie jest to chyba całe Sanity. Mam nadzieję, że nie zrobiłem overkilla. A więc to prawda? A więc to prawda. Nigdy się nie przyzwyczaję do was, pierzaste szczury. Waszego piszczenia pierzaste te szczury. Jest tutaj, ona jest tutaj. Chyba najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu iść dalej. O, ona przyprowadziła wiedźmę. Ona przyprowadziła wiedźmę. No oni w tej chwili lecą, Rosmarin. Jesteś w naszej kryjówce, wiedźmo. Nie możesz wsadzać się swojej ręki w ten gaj. Pomyliłyście ją z jakąś inną dziewczyną w brony. Teraz pozwólcie nam przejść. Przypuszczam, że to przez tą czapkę. Jesteś w naszej kryjówce. Kryjówce naszego pana. W noże naszego pana. W noże naszego pana. Czy wiesz, kto to jest, Rosmarin? Ty też go znasz. To nasz miłosierny markiz. To. Imię tej złotej wrony. Myślę, że musimy teraz ruszyć dalej, że najlepsze to będzie to, żebyśmy ruszyli dalej. Ale czemu nikt nie mówi, jak to jest powiedziane?
Tu są jakieś dziwne znaki. Przepraszam. Za co, Rosmarin? Wiem, że jestem trochę niespokojny, ale to miejsce mnie dosyć denerwuje. Rozumiesz? W porządku, tak myślę. O, ja również nie jestem zbytnio zadowolona z bycia tutaj, ale... Ale? Nie mogę jej powiedzieć, że miałam nadzieję, że będzie trochę bardziej wspierająca. Nawet nie jestem pewna, czego się spodziewałam, przyprowadzając ją tutaj. Czy wszystko jest w porządku? Najlepsze, co możemy zrobić, to trzymać się razem, Rosmarin. Niech tak będzie. Mam nadzieję, że tym razem z pszenicy mnie nic nie zaatakuje. Zobaczcie, że... Dziwi nam się ekran zwęża, nie? Uff, tutaj coś jest. O, spotkałaś go. Spotkałaś go. Znaczy... Ich. Niego. No, naśmiałaś się ze mnie, ty... A więc tak, to nieszczęsne czarne ptaki. Wszyscy z nich. Jego nikczemni wasale. O czym ty w ogóle mówisz? Jego... wierni... Znaczy jego wierny kruk. Nie wierz mu. Niezależnie od tego, jak przyjaznie się prezentuje. Jakbym zaufała temu pierzastemu szczurowi. Jakbym miała zaufać temu pierzastemu szczurowi. Dobra, help this up. Na sanity nam spadnie. A mam nadzieję, że troszeczkę nam HP się odzyska. No i to nawet sporo, 2-2, ale to jeszcze nie teraz. Byłoby to sporym marnotrawstwem w tej chwili to użyć. Tego nie. Boję się, że znów coś tutaj będzie dziwnego. Kolejna wrona. O. I co? Najpierw to. Progres. Ja wiem, że ja zapisuję non-stop progres, ale trudno. No, teraz możemy pogadać. Podążaj dalej. Czy naprzód? Naprzód. Dlaczego iść naprzód, wrono? Lord, Lord, Czy nie możesz po prostu dać spokoju z tym krzykiem? Jeśli przestaniesz narzekać. Och, mam tego dość, mam dość ciebie i twoich... Lord jest z przodu, tuż za tymi murami. Czemu ty... To miejsce to nic więcej jak tylko ściany. Lepiej znajdź wyjście. No okej. Okay. Właśnie, ale to wszystko tak naprawdę to są jedne wielkie ściany, po drugie mamy się spotkać z nim na polu pszenicy. Chyba raczej to ogarniemy, czyż nie? Faktycznie tutaj ta kraina to są tylko jedne wielkie ściany. Nic a nic więcej. Dobra, moi drodzy. Ale, ja sobie tutaj zapiszę jeszcze raz, na tym samym save'ie. I myślę, że spotkamy się oczywiście w następnym odcineczku. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground Lost Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach z Little Goody 2. Trzymajcie się, hej hej!